W obiektywie kamery wita Państwa w Stęszewie i zaprasza na ukoronowanie sezonu 2018-2019. 59. finał halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie. Witam Państwa ze Stęszewa na 59. halowych mistrzostwach Polski w hokeju na trawie. Pierwsze mistrzostwa Polski odbyły się w roku 1961 i pierwszym mistrzem Polski został Grunwald Poznań. Drugie miejsce przypadło Siemianowiczance, Siemianowitom Śląskim. Trzecią drużyną zostało MKS Gniezno. I teraz, drodzy Państwo, mamy 6 drużyn. Pozwolicie, że je przedstawię. Niewątpliwy hegemon, 17-krotny zdobywca tytułu mistrza Polski w hokeju na trawie, halowej odmianie oczywiście, to Grunwald Poznań. Pierwszy złoty medal zdobył już wspomnianym w 1961 roku. Ostatni medal to był rok 2018 i Grunwald jest oczywiście obrońcą tytułu. Następnie Warta Poznań, 10-krotny zdobywca halowego tytułu mistrza Polski. Pierwszy złoty medal to rok 1964, ostatni medal to 1982. Następnie Pomorzanin Toruń, 5-krotny mistrz halowy. Pierwszy medal to rok 1987, ostatni medal to rok 2017, pamiętny rok i mecz w Bydgoszczy z Grunwaldem Poznań, kiedy to tytuł mistrza Polski został rozstrzygnięty po zagrywkach karnych. Start Gniezno. 3-krotny srebrny medalista, pierwszy medal to rok 2004, ostatni medal zdobyty rok 2012. AZS AWF Poznań to obrońca drugiego miejsca z ubiegłorocznych halowych mistrzostw Polski. Ma na swoim koncie jeden srebrny medal. I LKS Rogowo, drużyna, która chciałaby do swoich medali zdobytych na boiskach otwartych dorzucić wreszcie ten jeden upragniony medal na hali. Szanowni Państwo, trwa rozgrzewka zawodników. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Państwa na pierwszy mecz grupy C. Witam Państwa na pierwszym meczu grupy C. Jest to mecz inauguracyjny. Obrońca tytułu WKS Grunwald Poznań zmierzy się z Wartą Poznań. Zapraszam Państwa. Poznań, gospodarz, czyli Grunwald Poznań, wystąpi w następującym składzie. Z jedynką Popiełkowski Mateusz, dwójka to Bratkowski Paweł, piątka Hutek Szymon, ósemka Gumny Mikołaj, dziewiątka Poltaszewski Mateusz, dziesiątka Dudkiewicz Tomasz, jedenastka to Kulkul Mateusz, osiemnastka Mikuła Artur, 19 Marcinkowski Tomasz, 20 Janicki Jakub, 25 Krokosz Adrian i 32 Banaszak Rafał. Trenerem drużyny jest pan Karol Śnieżek, natomiast kierownikiem Jerzy Wybieralski. Warta Poznań, czyli goście dzisiejszego spotkania, wystąpi w następującym składzie. Z dwójką Pacanowski Artur, trójka Wachowiak Michał, szóstka Rataj Waldemar, siódemka Bernard Przemysław, ósemka Wachowiak Wojciech, dziewiątka to Matuszak Damian, dziesiątka Zaworski Bartosz, dwunastka Wieczorek Maciej, trzynastka Wachowiak Tomasz, osiemnastka Wachowiak Maciej, 21 Pech Maciej, a trzydziestka to Witkę Mateusz. Trenerem drużyny jest pan Mateusz Grochal, natomiast kierownikiem Wachowiak Henryk. Ten mecz poprowadzą sędziowie Rafał Fredyk oraz Michał Jarmołowicz. Przed nami dwie połowy po 20 minut z 5-minutową przerwą. W rundzie zasadniczej oba zespoły występowały w grupie A halowych mistrzostw Polski. Grunwald zajął pierwsze miejsce, a Warta trzecie. W bezpośrednim pojedynku Grunwald pokonał na wyjeździe Wartę Poznań 15-6. Najlepszym strzelcem Grunwaldu jest Artur Mikuła, który ma już 30 bramek na koncie, a w ekipie Warty Waldemar Rataj, który 15 razy pokonywał bramkarza. Państwa, pierwsze spotkanie Grunwald Poznań kontra Warta Poznań. Powitajmy ich brawami.
Czyli gospodarze tego pojedynku, przypomnę, gramy 2 razy 20 minut. Mistrzostw Polski Seniorów, a jej zdobywcą Szymon Hutek, oznaczony numerem 5, 1-0 dla Grunwaldu Poznań. Thank you.
Sparty Poznania, strzelcem gola Adrian Krokocz, który jest zaznaczony numerem 25. Mamy 4-0, a strzelcem już czwartej bramki jest Tomasz Marcinkowski, który jest oznaczony numerem 19. Ustawacie!
składzie. Krótkie drogu dla Grubas do Poznania. Mikuła, który gra z numerem 18 i mamy już 7-0 dla Grunwaldu Poznań. No i po raz kolejny Artur Mikuła, który występuje z numerem 18. WKS Grunwald Poznań będzie wykonywać karny strzał rożny. Thank you.
Czas dobiega końca i dobiegnie końca, ale Grunwald jeszcze może wykonać ten stały fragment gry. Końca, pierwszy mecz grupy C, Grunwald Poznań, Warta Poznań. Koniec pierwszego spotkania, WKS Grunwald Poznań wygrywa 9-0 z Wartą Poznań, a ostatnią bramkę zdobył z krótkiego rogu Tomasz Dudkiewicz, oznaczony numerem 10.